złożyło, że z tych cyferek, z podstawki, którą dodawaliśmy, okazało się, że miejsce pierwsze podczas dożynek gminnych w Zborowie zajęła delegacja z miejscowości Zborów. Wielkie brawa dla nich! Są emocje, wielka radość, wzruszenie. Zapraszamy do nas na scenę. Za miejsce pierwsze, podobnie jak za miejsce trzecie i drugie, mamy nagrody trzy. Pamiątkowy dyplom oraz nagrodę od gminy Solec-Zdrój, którą... Dziękujemy! My też wam pięknie dziękujemy. Pani Ewo już daje mikrofon, który dobrze słychać. Ja w ogóle bardzo chciałabym podziękować naszej mieszkance Eli Skrzyprzyńskiej za tekst tej piosenki. Autorka tej piosenki, tekstu piosenki. Pani Ewa Sołtys jest bardzo zestremowana, ponieważ pierwsze miejsce się jej słusznie należy. Ja myślę, że w imieniu wszystkich mieszkańców Zborowa dziękujemy ci, Ewo. Wspaniały Sołtys, wspaniała radna, wspaniały wójt. No i stąd pierwsze miejsce, proszę państwa. Na pewno na scenie jest z nami pani choreograf, pani. Proszę, 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 proszę. Czyni wszystkiego tego, co się tu działo, ona nas, że tak powiem, przygotowywała. A pani Ela Skrzypczyńska, ludowa pisarka, piękne teksty, nie tylko te, które śpiewaliśmy, które czytaliśmy, wiele innych ciekawych utworów. Proszę podziękować pani Eli. Dziękujemy bardzo. Pięknie, jeszcze pamiątkowa fotografia. Trzeba ładnie zapozować, ładnie się uśmiechnąć, drodzy państwo. Zdjęcia będą... Mamy jeszcze ważne informacje dotyczące tego, że delegacja, która zajęła dzisiaj pierwsze miejsce, razem ze swoim wieńcem będzie reprezentowała gminę Solec-Zdrój na dożynkach powiatowych, które odbędą się już 25 sierpnia w Busku-Zdroju. Ale dla ułatwienia dodam wam, że będziecie się prezentować właśnie na tej scenie, więc już wiecie, jak to wygląda. Także bardzo, bardzo serdecznie. Nie, 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 nie